Dobra, cześć. Przede wszystkim, czy dobrze mi słychać? Czy mikrofon działa? Okej, dobra, to tak. Nazywam się Krystian Magiera, pracuję na stanowisku Software Developer in Test tutaj w firmie Quido u nas. I chciałem co nieco opowiedzieć o najnowszym release Androida, który zbliża się wielkimi krokami. Tak jak Marcin wspomniał, slajd o 20.10, można zadawać pytania, można mi później łapać, nie ma z tym problemu. Agenda. Najpierw sobie zrobimy takie szybkie wstęp, później sobie powiemy o poszczególnych feature'ach, które ja uznałem przynajmniej za istotne, a później jeszcze takich parę wątków, o których warto według mnie wspomnieć. Zacznijmy na smutno. Jak myślicie, jaką mamy propagację Androida 9 na prawie rok po release'ie? Dashboard, który jest z maja tego roku, z oficjalnej strony Google'a, pokazuje nam lekko ponad 10%. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Możemy się zastanowić, cofnąć o jeden duży release wcześniej. Mamy niecałe 15% po prawie 2 latach od release'u Oreo, 8.1. Natomiast, czy idzie to w dobrą, czy idzie to w złą stronę? Mam tutaj statystykę ze StatCountera z tego miesiąca, gdzie mamy już jakieś 27% adopcji Androida 9. Czy to jest mało, czy to jest dużo? No w tym momencie jest to praktycznie tyle, ile ma 8 na rynku. Wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Ale ja bym powiedział nawet więcej, że będzie to szło w coraz lepszym kierunku. Dlaczego będzie to inaczej wyglądało w przypadku 10? Mamy coraz mocniejszy rozwój w kierunku Project Rebel. A dla niewtajemniczonych jest to coś, co Android od jakiegoś czasu forsuje u producentów. Jest to modułowość systemu. Czyli w idealnym świecie w przyszłości, pobierając sobie zwykłą aktualizację z Google Play Store'a, wszyscy będziemy mieli najnowszego Androida. Jak to będzie wyglądało? Zobaczymy. Generalnie urządzenia, które były już shipowane z Androidem 9 w sklepach, mają dużo większą współpracę, kompatybilność z tym czymś. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Kolejną sprawą jest prywatność. To jest taka trochę oczko w głowie, bym powiedział, Google'a na obecny rok. Jak ktoś oglądał Google I/O w maju, to wie, że oni do tego przykładali ogromną uwagę. Także wiadomo, zostało już to prowadzone w Gmailu, zostało prowadzone w Google Chrome, w Mapsach, więc pora na Androida. Zaraz powiem, czym to się będzie objawiało. Natywne wsparcie dla 5G. Jak wiemy, generalnie producenci już coś zaczęli w tym kierunku działać. W UK-u jak najbardziej można już sobie z tego korzystać w jakiejś tam sieci na Samsungach. Natomiast tutaj będziemy mieli natywne wsparcie. Wiemy, jakie jest to obecnie ważne dla rynku technologicznego na całym świecie. Wszyscy walczą o kontrakty, wszyscy chcą wrócić w tym kierunku. Wiemy, co się działo z Huawei'em, który chciał zabrać sobie dużą część Stanów Zjednoczonych. Niektórzy określają tą rewolucję, jak na przykład Jacek Bartosiak, że będzie to coś w rodzaju wynalezienia maszyny parowej. Jak wyglądała propagacja wersji beta Androida Q? Na dzień, 2 lub 3 dni po release obrazu na piksele, co zawsze było takim jedynym medium, w którym bety zostały rozpropagowane, pojawiły się obrazy na Xiaomi, pojawiły się obrazy na Samsunga, pojawiały się obrazy na Sony. Co oznacza, że już na tym etapie producenci bardzo, bardzo mocno współpracują z Googlem, aby jak najszybciej dostarczyć najnowszą wersję oprogramowania. No i kolejna rzecz, to jest chyba taka największa niewiadoma, patrząc co się dzieje obecnie na rynku, czyli foldable devices. Jak wiemy, wojnę o tablety Google przegrał, tak? Mamy iPada, mamy teraz za niedługo iPadOS-a. Czy coś Google odpowiada na kierunku rynku tabletowym? Nie bardzo. To jest ich próba skoku na pogodzenie telefonu i tabletu. Czy to się uda? Zobaczymy. W tym momencie no, nawet technologicznym gigantom takim jak Samsung nie udało się stworzyć działającego prototypu. Android Q, czyli Android 10 w tym momencie zostało to już ogłoszone. Tutaj mamy takie śmieszne logo. Co jest warte wspomnienia? Pierwszy Android, który nie jest związany z branżą gastronomiczno-cukierniczą.
Dobra, tutaj takie dwa disclaimery z mojej strony. Wszystko, o czym mówię, jest oparte o wersję 6, najnowszą bety. Dynamika zmian pomiędzy poszczególnymi wersjami w przypadku tego release'u była bardzo, bardzo, bardzo mocna. Aplikacje, które potrafiły nie działać w żaden sposób na wersji drugiej albo trzeciej, na 6 działają całkiem sprawnie, więc no bardzo, bardzo mocno. Natomiast, co jest na pewno warte wspomnienia, API jest oznaczone przez Google jako finalne, więc nie powinno być jakichś wielkich zmian. I druga rzecz, większość feature'ów, o których będę mówił, są to feature'y, które będą dostępne, czyli nie do końca feature'y, dostępne, jeżeli aplikacja wasza już targetuje 29, czyli najnowszą wersję. Więc zaczynajmy. Background, foreground activities. Jak rozumiem, nie wszyscy na pewno tutaj są ze świata mobilnego, a tym bardziej ze świata androidowego, więc takie krótkie przypomnienie, co jest czym. Czym jest aktywność? Jest to taki pojedynczy ekran na Androidzie. On się może składać z fragmentów, niekoniecznie musi, ale załóżmy, że dla uproszczenia w tym momencie aktywność to jest jeden ekran. Czym jest serwis w Androidzie? Coś, co pozwala nam wykonywać jakieś długoterminowe operacje. Przykład, odtwarzacz muzyki, działanie na plikach w tle, wszelkiego rodzaju nasłuchiwania na zmiany, które nam chce wysłać serwer, albo odpytywanie resta, chociaż to też już nie do końca. Czym się różni foreground od backgroundu? Foreground to jest to. To, co my widzimy obecnie na ekranie telefonu. Jakakolwiek interakcja UI-owa z użytkownikiem. Czym jest background? To, co się dzieje pod spodem. I tutaj tak w ramach takiego małego przypomnienia. O co generalnie z tym wszystkim chodzi, dlaczego ja o tym mówię. Android od wersji 8 bardzo próbuje walczyć z wszelakiego rodzaju niekoniecznie pozytywnymi aplikacjami w swoim sklepie. Wszelakiego rodzaju keylogery, spyware'y i wszelakiego rodzaju rzeczy, których nie do końca lubimy. Stara się z tym walczyć. Jak się stara z tym walczyć? Generalnie nie chcę, żeby nic takiego się działo bez powiadomienia użytkownika. Od wersji 8 musi się pojawić przynajmniej notyfikacja po odpaleniu czegokolwiek na ekran użytkownika. W innym wypadku dostaniemy application not responding albo dostaniemy innego crasha i statystyki w fabryku już nie wyglądają tak pięknie. I teraz tak. Google w Androidzie 10 dosyć mocno restrykcyjnie mówi nam, co możemy zrobić, żeby coś, co działa u nas na telefonie w tle, mogło nam coś wyświetlić. I jest to tak. Jeżeli aplikacja jest w foregroundzie, to wiadomo, tak jak mówiłem, jeżeli aplikacja jest w foregroundzie, jest widoczna, jak najbardziej nam może odpalić ona inną aktywność, inny ekran. Jeżeli aktywność jest w backstacku, czym jest backstack? Chyba każdy powinien kojarzyć takie strzałki, najczęściej tutaj gdzieś u góry, czy tam gdzieś na dole w aplikacji. Jak klikniemy sobie wstecz, to cofniemy się do poprzedniego ekranu, to mamy backstack. Kilka sekund po starcie aktywności. To jest takie zabezpieczenie na wypadek, jeżeli dana aktywność miałaby odpalić kolejną, a niekoniecznie byłaby już dalej w programie. Czyli to jest takie totalnie zabezpieczenie w momencie, jeżeli coś przerwałoby możliwość uruchomienia tej pierwszej, dalej odpali się ta druga. Jakiś taki po prostu fallback. Aplikacja, która zawołała, że się kończy. Google nie jest bardzo precyzyjny, jeżeli o to chodzi. On nie mówi, ile jest mamy sekund, ile mamy czasu. Generalnie, jeżeli jakaś aplikacja zakończy aktywność, dokładnie zakończy swoje działanie, dalej jest w stanie odpalić jakąś aktywność. Kolejną. Oczywiście nie ma problemu, jeżeli używamy wszelakich rodzajów zintegrowanych z jakimiś tam systemowymi elementami. Jeżeli na przykład korzystamy z jakichś aplikacji, które nam pomagają w accessibility, nie ma z tym żadnego problemu, to wszystko zostaje tak jak było, jak najbardziej takie rzeczy są w stanie wybudzać kolejne aktywności. Tak samo wszelakiego rodzaju deep linki, czy przekazywanie po prostu intentów pomiędzy kolejnymi aktywnościami, kolejnymi ekranami, jak najbardziej zostaje bez problemu, możemy dalej w to brnąć. Broadcast intent też dostaje to samo, notyfikacje jak najbardziej są w stanie dalej startować aktywności, te, które porozumiewają się, komunikują z systemowymi rzeczami, na przykład, nie wiem, jakieś customowe dialery, jak najbardziej takie rzeczy dalej są w stanie wywoływać.
kompanią Device Manager, wszelkiego rodzaju tagi NFC, nie wiem, jeżeli sobie mamy jakiegoś takiego specyficznego dongra, którego podpinamy w telefon i on ma nam wywołać jakąś aplikację, to jak najbardziej wszystko dalej działa. I oczywiście klasa Enterprise, która tradycyjnie nie ma żadnych ograniczeń, mogą sobie robić co chcą, podsłuchiwać kogo chcą. I teraz tak, jakie są główne zmiany oprócz tych ograniczeń? Pojawiła się nowy rodzaj pozwolenia do Android Manifestu. Dla nieznających tematu Android Manifest, to jest taki po prostu plik konfiguracyjny, w którym zawieramy sobie, co nasza aplikacja w naszym telefonie może zrobić. I teraz tak, mamy system AlertMeGo, który jest tak naprawdę jedyną rzeczą pozwalającą nam, pozwalającą backgroundowymi serwisowi odpalić nam cokolwiek na ekranie, tak? To będzie taka zwykła, systemowy notyfikacja, alert, który się pojawi na naszym. Jest to jedyne, co jest możliwe. Co jest ciekawostek na Androidzie Go, to niestety nie działa. Nie znamy powodu. Możliwe, że to się zmieni w finalnym API. Zobaczymy. I tak, te wszystkie zmiany, o których ja teraz powiedziałem, są valid dla wszystkich rzeczy, które są stargetowane na Androidzie poniżej Q, ale odpalane na devices Q i w drugą stronę również. Więc jeżeli wasze aplikacje robią jakieś rzeczy w tle, nasłuchują czegoś, trzeba się przerobić niestety na job schedulery, bo będzie problem. Jeżeli one coś wywołują na ekran, nie wiem, i nie wspierają się w żaden sposób notyfikacją, która wyświetla, że ta aplikacja działa w tle, na pewno wszyscy to kojarzymy, mamy problem. Generalnie wszystkie aplikacje, czy tam narzędzia działające w rodzaju, na pewno każdy z nas kojarzy typowy tasker, tak, który nam automatyzuje jakieś rzeczy, mamy problem. Takie skrót tego wszystkiego, co powiedziałem, musimy pokazać notyfikację w ciągu 5 sekund, żeby odpalić aktywność. Jeżeli tego nie zrobimy, dostaniemy crasha, a będzie to. Full screenowe intenty. Dlaczego poświęcam aż temu cały jeden slajd? Co jest niby taką drobnostką. Ano dlatego, że dostajemy nowe pozwolenie w manifestie, które teoretycznie pozwala nam uruchamiać notyfikacje w full screenie. Ale ma to swoje super obostrzenie. Google, tradycyjnie nie chwaląc się, zaimplementował dwa rodzaje wyświetlania tej notyfikacji, w zależności od tego, co użytkownik w danej chwili robi na telefonie. Nie wiemy, który rodzaj notyfikacji się pojawi z jaką akcją. Więc może się ona pojawić normalnie na full screenie, tak jak jest zaprojektowana, albo może być taki normalnie heads-up display u góry. Na pewno kojarzymy z dialera, odbierz, odrzuć. Może się ona pojawić w dwóch rodzajach. Nie mamy nad tym żadnej kontroli. Zmiany w storage'u. To był chyba taki, poza tymi background activities, feature'ami, które zapowiedział Google, który zrobił wrzawę na rynku. A dlaczego zrobił? Tak naprawdę Google planuje, że Android 10 jest takim przedsmaczkiem, co nas czeka w 11. Chodzi o ograniczenie aplikacjom dostępu do pamięci telefonu. Co jest na pewno na ten moment dla nas ważne do zapamiętania, jeżeli targetujemy 28 i niżej SDK, nie jesteśmy w żaden sposób tym objęci. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Nawet jeżeli targetujemy Androida Q, bo chcemy już użyć jakichś fajnych feature'ów, chcemy się tym pochwalić, pamiętajmy, żeby sobie dać do manifestu, że tego nie chcemy. I już mówię dlaczego. Pokrótce. Filter View, czyli Media Store, pozwala na segregację elementów na trzy różne tak jakby szuflady. Szufladę z images, szufladę z video i szufladę z audio. Jeżeli aplikacja będzie potrzebowała dostępu do plików, które nie mieszczą się w ramach tego, co Google dla nas przygotował, jedyną opcją jest użyć A. Standardowego pickera plików, który jest zainstalowany na każdym telefonie. Nie wygląda to zbyt, że tak powiem, profesjonalnie i nie jest to business oriented. Drugą opcją jest użyć Storage Access Frameworka. I właśnie dokładnie o tą rzecz dzieją się obecnie największe, powiem kolokwialnie, dymy na wszelakich Twitterach i Redditach. Jest to coś, co jest bardzo wolne, coś, co jest bardzo ciężkie w użyciu,
a przede wszystkim coś, czego implementacja jest różna w zależności od różnego rodzaju telefonów. Więc zaraz się okaże, że coś nam zadziała na Xiaomi, przestanie działać na Samsungu, a na jakimś innym chińskim wynalazku w ogóle nie zadziała. Tak więc na razie z mojej perspektywy polecam nie korzystać z tego feature'a, pozostać przy starym i zobaczyć, jak się rozwinie rynek przed 11, gdzie już sobie tego nie wyłączymy. Sprawa lokalizacji. Teoretycznie prosta sprawa. Są objęte tym aplikacje targetowane na SDK 29. I urządzenia, które są na 9, znaczy przepraszam, aplikacja, która jest dalej na 9 i zostanie odpalona na Q, zostanie zapermiszony z automatu. Ale jest haczyk. Mamy dwa rodzaje permissionu. Permission, który pozwala nam na dostęp do lokalizacji, czy to za pomocą GPS, czy za pomocą cellular, raz, albo ciągły dostęp w backgroundzie. I teraz tak. Google na swoich keynote'ach, w swojej dokumentacji dotyczącej migracji na Androida Q i tak samo w bodajże dwóch artykułach na Medium uważa, że ten feature jest bardzo ważny z punktu widzenia testów. A dlaczego? Chodzi o obsługę w momencie, kiedy użytkownik nie będzie chciał podtrzymać na to zgody. Czyli mamy sobie aplikację, która sobie działa w tle, która używa naszej lokalizacji. Bierzemy, odbieramy jej dostęp. Co się stanie? Czy aplikacja zapyta ponownie, czy nie zapyta? Co się wydarzy? Przede wszystkim jest to związane właśnie z tym, że na Androidzie 9 te permissiony, jeżeli oczywiście mamy wcześniej zgodę na lokalizację, zostaną dodane automatycznie, ale prawdopodobnie tylko raz. Nie przetestowałem tego z mojej perspektywy jeszcze tak w 100%, natomiast wiem, że są z tym problemy i trzeba okodowywać ponowne pokazywanie, wymuszenie użytkownika zgody na tym. Kolejna sprawa, już w tym momencie taka bardziej widoczna UI-owa. Gesty. Ktoś sobie pomyślał, dlaczego nie zrobić na Androidzie gestów z iPhone'a, skoro wszystkim się one podobają, działa, to jest fajne. Mamy sobie w sumie trzy gesty, które zostały wprowadzone. Pierwszym jest taki typowy swipe back. I tutaj tak, musimy uważać na wszelakiego rodzaju customowe rotatory, które przestaną nam działać i będziemy się po prostu cofać do poprzedniego ekranu, a nie powinniśmy tego robić. Musimy pamiętać o wszelakich bardzo specyficznych aktywnościach typu, nie wiem, czytnik e-booków, gdzie wcześniej swipe'owaliśmy w lewo, aby przeczytać poprzednią stronę, a w tym momencie po prostu będziemy się cofać do poprzedniego ekranu. Kolejną rzeczą. Gesty nie działają. Kolejną rzeczą są gesty wywoływane z dołu. Bardzo podobnie jak na iPhone X. Jeżeli przesuniemy mniej więcej dotąd, czyli tam powiedzmy do 1/3 ekranu, otwieramy sobie widok prostego wyboru aplikacji, tak jak zawsze było to pod kwadratem na Androidzie. I tak, wszelakiego rodzaju wysuwane bottom bary, które mamy, jakieś wysuwane karty i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest do testowania, wszystko jest do poprawienia przez deweloperów, aby te systemowe gesty nie nadpisywały im ich. No i kolejnym gestem jest taki klasyk, czyli po prostu zamknięcie aplikacji do ikony. Swipe'ujemy od samego dołu do samej góry, standardowo z iPhone'a. I tutaj dokładnie te same ścieżki testowe do pokrycia. I teraz tak, Google jak najbardziej poleca, żeby ten pasek robić przeźroczysty, żeby bottom bary były całe przeźroczyste, to według mnie powinno się to najlepiej komponować. I teraz tak, znowu mamy osobne aplikacje dla aktywności, które są full screenowe i osobne możliwości personalizacji dla aplikacji, które nie są. Możemy dalej wymusić wyświetlanie starego status bara. Mnóstwo kombinacji, mnóstwo możliwości, mnóstwo rozmów z UX-ami, jak to chcemy ugryźć. I kolejną rzeczą jest to, że nie wiemy, jak w finalnej wersji Androida Google podejdzie do defaultowego ustawienia tych gestów. Obecnie w 6 wygląda to tak, że musimy sobie wejść do opcji i musimy sobie to sam i ustawić. Czy oni to zrobią jako defaultowe w finalnej wersji? Nie wiem.
I teraz tak, kolejna rzecz, prywatność, czyli oczko w głowie tego, co się zmienia obecnie. Wszystkie aplikacje, które działają na Q, są tym objęte. Te, które targetują 29 i nie tylko. I teraz tak, adresy MAC są randomized. E-mail, nie możemy się do niego dostać. Do serial number też nie możemy się dostać. Jak pewnie większość aplikacji, które przynajmniej ja znam do tej pory, przesyłają za pomocą eventów analitycznych wszelakie różne identyfikatory użytkownika. To jest wszystko do ponownej weryfikacji, do zastanowienia się, czy można to w jakikolwiek sposób ograć jakimiś innymi identyfikatorami. Google podaje swoje przykłady, można coś pokombinować w tym kierunku. Z ciekawostek, no to Android Q, z tego co testowałem, rzuca security exception, jeżeli chcemy takie coś wyciągnąć. Dziewiątka i niżej rzucają po prostu nule. Więc nie chcemy mieć na pewno żadnych jakichś tam przykrych sytuacji i to jest wszystko do przetestowania i zastanowienia się, jak chcemy zaimplementować ponownie. I teraz tak pokrótce o takich UI-owych rzeczach, które wkraczają razem z nami w świat Androida Q. Bardzo pokrótce, bo generalnie nie o tym miała być ta prezentacja. Modele szybkich ustawień. Internet Connectivity, NFC i Volume. Są to takie modele dosuwane po prostu też z samego dołu telefonu, pozwalające nam na szybki dostęp do danych ustawień. Dodam tylko, że Internet Connectivity występuje w dwóch wariantach. Tutaj możemy sobie sterować z rodzajami połączenia. Mamy też wariant taki, który nam po prostu wyświetla wszystkie dostępne sieci Wi-Fi. Więc jeżeli w naszej aplikacji mamy jakieś offline'y i tak dalej, to możemy bardzo fajnie użytkownikowi na przykład pokazać ten model w momencie, kiedy wykryjemy jakiekolwiek połączenie czy coś w tym stylu. Kolejne takie trzy feature'ki, które są na pewno warte uwagi, to jest Dark Team. Google się bardzo chwali, że oni to ogarnęli, że da się to zrobić to praktycznie bezproblemowo, super to zacznie działać i w ogóle, nie wiem, development tego potrwa moment. Smutną rzeczą jest to, że to nie działa tak fajnie, są problemy z fontami, nie zawsze one są widoczne, jest problem z kontrastem na przykład, różnych kolorów, więc jak najbardziej jest to do testowania, trzeba zwrócić uwagę, czy to działa przełączanie tego trybu z aplikacji, czy też działa globalnie, jeżeli wejdziemy do systemu. Mamy też Bubbles, jak ktoś korzystał z Messengera Facebookowego, pewnie jestem zaznajomiony, działa to dokładnie tak samo jak notyfikacje, mamy dostęp do bardzo podobnego API i z mojej perspektywy, jeżeli testowałbym taką implementację, zrobiłbym dokładnie te same testy, które bym zrobił dla notyfikacji. I kolejna rzecz to są share'y. Mamy zdecydowanie większe możliwości customizacji i takiego bezpośredniego wskazywania, co chcemy wyszerować. Jeżeli przez Waszą aplikację możemy cokolwiek szerować, jest to jak najbardziej warte do ponownego testowania i być może jakichś nowych feature'ów. I teraz bardzo krótko na temat foldables, bo tak jak wspominałem, jest to w tym momencie bardzo, bardzo na poziomie prototypu. Co do tej pory zostało zrobione, aby się z tego dało przynajmniej od strony aplikacji korzystać? Przede wszystkim, jeżeli ktoś ma sobie ochotę przetestować, to w Android Studio 3.5 mamy emulatory, możemy się tym pobawić. Te emulatory z mojej perspektywy działają całkiem sprawnie, jak nie emulatory. I ja do tego zachęcam, jeżeli waszym targetem są takie aplikacje. Mamy New Screen Ratios. Tak, bardzo współczuję testerom, które muszą jeszcze testować aplikacje napisane w Linear Layoutie, bo mogą być różne kwiatki, nieprzyjemne rzeczy. I oczywiście mamy nowe metody lifecycle'owe, które nam pozwolą obsłużyć wszelakie wznawianie aktywności itd., itd. Podpowiem, że jeżeli wasze aplikacje były do tej pory testowane dla wsparcia multi-window, czyli dwóch aplikacji na jednym ekranie i wszelakich resize'ów, to powinno być dobrze ze wsparciem foldables'ów. I taki ostatni slajd, parę rzeczy, które warto wspomnieć. Zmiany w lipce obsługującej zipy do przetestowania, jeżeli w waszej aplikacji gdzieś rozpakowujecie, pakujecie takie paczki, zdecydowanie
support TLS w wersji 1.3. Jeżeli ktoś tu był pół roku temu i mnie słuchał, to bardzo dość dokładnie wyjaśniłem, dlaczego TLS w wersji 1.3 jest ważny. Jeżeli nie, to podpowiem, ze względu bezpieczeństwa chcecie z niego korzystać, więc warto sobie zalogować i gdzieś to sprawdzić, czy używamy tego 1.3 albo podpiąć jakiegoś Charlesa, coś w tym stylu. Kolejną rzeczą jest możliwość bezpośredniego połączenia z konkretnymi SSID przez Wi-Fi. Dzięki temu, jeżeli na przykład chcielibyśmy sparować w przyszłości jakieś nasze Internet of Things, to one nie będą musiały być w jednej sieci Wi-Fi, tylko będziemy się mogli połączyć bezpośrednio, żeby się sparować. Kolejną rzeczą jest taka dosyć ciekawostka, nie udało mi się jeszcze tego wywołać na najnowszej wersji bety, ale udało mi się to wywołać w Google Chromie, że po wejściu na daną aplikację, na daną aktywność, pojawi nam się komunikat, na którym będziemy mogli sobie wybrać certyfikat, za pomocą którego chcemy się połączyć z danym serwerem. I dwie ostatnie rzeczy, Android Beam, odpowiednik iOS-owego AirDropa, z którego nikt nie korzystał, znika. I coś, co też nie udało mi się jeszcze w becie 6 odtworzyć, to mają być podobno jakieś warningi, jeżeli nasza aplikacja dalej targetuje Androida 6.0 i niżej. Więc to jest może w jakiś sposób, dla którego Google będzie chciał pozbywać się tych starszych urządzeń na rynku. Dobra, to z mojej strony to by było chyba tyle. Jak najbardziej zachęcam do aktualizacji waszej aplikacji, do dosyć dobrego ich przetestowania. Mogę wspomnieć, że wczoraj się pojawiła jakaś plotka na phonearea.com, że premiera Androida Q jest mniej więcej na 3 września. Zobaczymy. Więc zostało mało czasu, jeżeli chcemy móc się chwalić, że jesteśmy pierwsi. I to tyle. Dzięki.